No i babka oddaje te sprawdziany, nie mam mojego wyczytanego, no ja się pytam, że, że jeszcze mojego nie przeczytała. ona mówi, że no więcej już nie mam. A ja mówię, a może pani jeszcze coś tam sprawdzić i tak dalej. Ona mówi, no dobra, to coś tam zaraz poszukam. No i pytam po pięciu minutach, ona mówi, no nie znalazłam nic. E, pewnie cię nie było i tutaj oszukujesz, no to ja się już wkurzyłem i mówię, no nie, no byłem, proszę sprawdzić coś tam obecność i tak dalej. A ona mówi, że sprawdziła tą obecność. No, faktycznie byłem, ale mówi, no to pewnie nie oddajesz pracy, bo coś tam, coś tam. A ja mówię, no to jeszcze niech raz pani sprawdzi i, i zobaczymy. Tak minęło z, z 10 minut. Znowu się pytam, czy jest ten mój sprawdzian. A ona mówi, nie, nie, yy, nie oddałeś go, coś tam, yy, chcesz mnie oszukać. A ja yy, mówię do niej. Teraz nie można mówić tego słowa na Twitchu, ale. Nie CW, -C tylko CI, nie? To słowo mówię, ale. I ona do mnie: Co ty powiedziałeś? A ja mówię: Nie, to do kolegi, bo mi zabrał kanapkę. A ona: No to idź teraz do dyrektorki, powiedz co powiedziałeś. To też nie było cicho. Wyszedłem, otworzyłem drzwi, ee, wróciłem od razu, mówię: No nie ma dyrektorki. I na następny dzień, czajcie, że z nią musiałem iść na dyrektorkę. A i grozili mi policją w ogóle. I grozili mi policją, a teraz te dzieci robią live'a na TikToku w szkole, wyzywają nauczycielkę i ona nawet nie reaguje, bo się boi. W tych czasach to byłbym takim królem w szkole.